Ja, siemanko mordeczki, sprawdzamy sobie Szpaku Dims, Mati. Jest to pierwszy chyba klip wrzucony z tego nowego EP, które ma taką samą nazwę, czyli Mati EP. To jest następny jakby epka, następny album po Cerberze. W międzyczasie jeszcze było wydanie Stare Numery, czyli wszystkie jakieś stare kawałki Szpaka, których nie było jakby w cyfrowym wydaniu na Spotify, na Tidalu i tak dalej. Zostało to wrzucone. No nic, ja jestem ciekawy nie tylko tego teledysku, ale i warstwy muzycznej. Liryczna, no to wiadomo, że powinno być jakby, skoro to jest taki główny single clip, że powinno być dobrze. Więc sprawdzamy to sobie. Okej, okay. Jak jesteście na kanale, to dawajcie łapkę w górę. Lecimy z tym. Najlepszy w Polsce, napisałem tą historię na dnie. Wszystko na jedną kartę, nic nie miałem poza majkiem. Po Cerberze nagrałem z 30 fitów w pół roku, ale większość im zabrałem, byku. Wyjebałem parę traków, dziś to tylko liki. To nie praca, chociaż żyję z niej dla muzyki. Czyli już na początek jakieś tutaj mamy, że tak powiem, szokujące doniesienia. 30 fitów to bardzo dużo, ja jestem bardzo ciekawy, dla kogo jeszcze były dogrywane te wszystkie rzeczy, bo na pewno w tym czasie tyle tego nie wyszło, więc jakie kryją się ksywki pod pozostałymi tymi trackami. Musi być dziwna sytuacja, że wpierw dogrywasz się do kogoś, a później jakby kancelujesz tą zwrotkę albo jakby zmieniasz w ogóle ten numer. Pamiętamy właśnie, o co poszło w tym całym bifie z Bezczelem, że Szpaku się nie godził, żeby jego zwrotka została puszczona wraz z klipem, chyba tak było, a i tak mimo to zostało to puszczone i przez to był ten konflikt. Miejmy nadzieję, że pośród tych 30 tam fitów, czy tam tych 15, które zostały niedograne, nie będzie jakiś niesnasek później. Dobra, sprawdzamy dalej. Bo poza nią nic już się nie liczy dla mnie. To prawdziwa miłość, wszystko powiem tobie, skarbie Eryk. Mogłeś odciąć metki i pokazać jaja wtedy. Hip-hop to nie TikTok, liczę, że to skumasz kiedyś. O kim mówicie na trackach, wiecie tylko z kolegami. Można tylko gdybać, to różnica między mną a wam. Czy to jest zaczepka do tego Eryka z Młodych Wilków? Bo on tam ma jakieś powiązania TikTokowo takie rapowe, więc może to jest taki jakiś przytyk. To jest ciekawe i ciekawe też, jak, jeśli o niego chodzi, jak on odpowie na to wszystko. Czy może też w jakiejś formie muzycznej, czy po prostu, nie wiadomo, nagra właśnie filmik na tej platformie, na której operuje. Ciekawe. Nie zamknąłem kogo, tylko wziąłem swoje ręce. Masz wydziarane logo, wiedz, że nosisz moje serce. To dla fanatyków, co rapują za mnie wersy. Konkuruję z topką, tylko czuję się jak Pepsi. Nie dźwignąłem w życiu paru rzeczy, odjebałem kurwa jeszcze więcej. Porobiony to głupoty robię, ale nigdy w głowie, żeby krzywdzić dzieci. Dwie maczety tak jak Leonardo, gdybym się nie cofnął, to bym siedział dawno. Yo, w duszy zawsze grał mi hardcore. Stał w sosie jak pizza, nie muncę tak jak pizda. Sztos, bez połowa numeru i już poszedł jakby taki breakdown. I w ogóle ten beat jest inaczej rozprowadzony, inaczej jakby to wszystko chodzi. I ja zawsze uwielbiam takie zabiegi właśnie w rapie czy w jakiejkolwiek muzyce, jak coś nie jest takie jednostajne, tylko się zmienia. Beat life, bez niego nie znaczy nic nasza muzyka. Jak wpadam z ekipą, to ochrona pyta, czy będziemy grzeszni. Jestem dziki, nie oczekuj nic od bestii. U paru sług sobie wokół mieszkam. Bum, 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 ciągle słucham serca. Small city life, robię dym z wiaderka. Uderzają bok, że aż ściąga make-up. Tamten słusznie walił, web tylko porywał. Wszyscy mieli gdzieś, czy to indyka, czy sativa. Każdy wie, że to mój roch, a to EP to stempel. Mati Cox, bo podpala osiedle. Zawsze miałem w dłoni zioło, czułem się jak Sudo-Udo. 808 demonów i musiałem głowy uciąć. Ciężko było nagrać wtedy numer, który nie był smutem, ale nawet zapłakany wyrwałbym najlepszą dupę. Nawet w długich włosach będę wyglądał jak Platus. Bo nie zrobisz pudla z osiedlowych dobermanów. Grałem tylko po to, żeby ktoś był ze mnie dumny. Na wieki wieków Simba to dla betonowej dżungli.
sztos. Bardzo mi się podoba. Ten wers z tym koksem jakoś tak mi zapadł mocno w pamięć. Fajna jest cała w ogóle otoczka wokół tego wszystkiego, ten fioletowy kolor, ale to już nie pierwszy raz. Wiadomo, szybkie samochody, zajebisty w ogóle ten klip złożony. Jakby na przykład taki kawałek mi się bardziej podoba teraz niż te 64 barsy, które były tam z Red Bulla. Jakoś bardziej mi siedzi to, nie wiem czy to jest przez ten beat, czy właśnie przez to powiązanie takie producenckie. Jakoś bardziej wolę to w takim wydaniu niż tak na żywo za jednym razem na majku w Red Bullu. Ale to jest tylko takie moje osobiste zdanie. No myślę, że następne numery, które będę sprawdzać, to jest pewnie kwestia czasu. Dajcie znać, jaki ma być następny i w komentarzach, który będzie miał najwięcej lajków, to po prostu go sprawdzę. Wiadomo, że to pewnie będzie numer z Okim, ale to na spokojnie, dam wam po prostu pole do wyboru. No i co, jak będziecie tutaj na kanale, to chciałbym to jeszcze rozkręcić jakoś, więc wpadajcie. Zapraszam was bardzo serdecznie i pozdro.